Dojechaliśmy, kuzynku. Jesteśmy na wsi. Nie da się ukryć. Chodź, wyłożyć naszą sprawę. Nie dość, że straciliśmy miejsce na bimbrownię, musimy powiedzieć Guniemu, że pewnie się nie wyrobimy na ustalony dzień. Guni, co słychać, panowie? Wszystko w porządku? Jak się jechało? Guni jest znany z nielegalnych wyścigów konnych, które urządza w całej okolicy. Wszyscy jeżdżą konno, tańczą i imprezują. Patrz na te konie. To jest Big 60. Szykuje się do podboju Mississippi. Oczywiście chodzi o hazard, a gdzie hazard, tam bimber. Używa wyścigów do handlu bimbrem, a my jesteśmy w jego siedzibie, gdzie wszystko się odbywa. To mój najlepszy jockey, CJ. Jak tam? Jak leci, CJ? Wiesz, że zawsze mamy coś pod ręką. Pokaż, co tam masz. Nie mogę się doczekać waszego. Smaczne? O, rany. Niezłe. Naprawdę dobre. Rzućcie okiem na to. Ostro działacie, co? Jak to w lesie? Guni to świetny przedsiębiorca. Na wyścigach sprzedaje mnóstwo bimbru i jest całkiem nieźle przygotowany. To mi się podoba. Fajna miejscówka. Konie, bimber, samo życie. Pewnie kasa, kasa, kasa. Więc co jest grane? Przejdę do rzeczy. Nie wrócimy do tej miejscówki. Zbliża się sezon polowań, więc żadna z naszych kryjówek nie jest bezpieczna. Przychodzimy do ciebie niespóźnieni powiedzieć ci, że pewnie się spóźnimy. W przyszłym tygodniu muszę jechać do Mississippi, więc nie mogę czekać. Ale trzeba było zadzwonić, bo mam dla was miejscówkę już dzisiaj. Nie będziecie musieli się martwić. Nie chcieliśmy dowozić wody, ale skoro nie ma wyjścia, do tego już doszło. Bimber z czasów prohibicji nie istnieje bez odpowiedniej wody, dlatego będziemy musieli ją dowozić. Nie chcieliśmy tego robić, ale jeśli to jedyny minus, to nie jest źle. Podaj mi lokalizację, to pojedziemy tam i przywieziemy ci alkohol. Jakoś damy radę. Jerry, jesteś pewien właściciela tego miejsca? Nie znam go zbyt dobrze, ale jego rodzina od dawna mieszka w dolinie. Zacier nastawiony, więc musimy szybko znaleźć jakąś stodołę. Rozgłosiliśmy, że szukamy czegoś takiego, a dziś dostałem telefon. Ładna ta stodoła. Okazało się, że to całkiem ładne miejsce. Chodźmy do niego. Ale dopóki nie porozmawiamy, nie wiadomo, czy coś z tego będzie. Jak leci? Witajcie. To ta stodoła? Zgadza się. Ładna. Co planujecie robić w moim budynku? Zajmujemy się produkcją alkoholu. Alkoholu? Pędzimy trochę bimbru. Chętnie bym się napił, ale nie jestem pewien, czy chcę ryzykować farmą i stodołą, żeby pozwolić wam pędzić. Jeśli chcecie, sprawdźcie, czy ta stodoła jest warta waszego czasu. A ja się zastanowię. O nic więcej nie prosimy. Dziękujemy. Gdybym miał stodołę, też bym się martwił, gdyby ktoś chciał w niej pędzić bimber. Musiałbym sprawdzić, czy to właściwi ludzie. Zajrzyjmy. Wtedy bym ich wpuścił. Moglibyśmy się rozstawić nawet tutaj. Podoba mi się. Choć jest trochę wąsko. Nie jest za szeroko. Jeśli stanie tu kocioł, nie da się wokół niego chodzić, a Richard sięga do belki. Za nisko. Nie zmieścimy tu destylatora. Moglibyśmy go wcisnąć między krokwie. Gdy weszliśmy, okazało się, że stodoła jest ładna, ale nie nadaje się do naszych celów. Ciekawe, co jest na górze. Uznaliśmy, że trzeba się rozejrzeć na strychu. O tak, to jest to. To mi się podoba. Patrzcie, ile mamy miejsca. Super. Podoba mi się tutaj. Ten strych to dokładnie to, czego nam trzeba. Patrzcie na to. Poprowadzimy tędy węże prosto do kotła.
Możemy działać. To doskonałe miejsce na ten destylator. Musimy się dogadać z tym gościem i nie możemy wyglądać na podekscytowanych. To dla nas poważna sprawa. Jeśli się dogadamy, będziemy mogli ukryć aparat w zamkniętym budynku. A gdy zaczniemy pędzić ten bimber, będę mógł spłacić Marka i Digera. Co powiecie? Trochę roboty i się nada. Mam pytanie. To spore ryzyko, bo stodoła i działka jest na mnie. Rozumiemy. Ile jest dla was warte, żeby dobić targu? Damy ci 4 litry z każdego pędzenia. W tym tygodniu możemy napędzić jedną partię, a w przyszłym nawet 2. To nie będzie stałe tempo. Jasne. W porządku, dobijemy targu. Jesteśmy wdzięczni, o niczym nie wiesz. Nie mam pojęcia, o czym mówicie. Ta stodoła może uratować nasz sezon. Wystarczy, że wszystko tu przywieziemy, odpalimy destylator i zaczniemy zarabiać. Miłego dnia, w kontakcie, do roboty. Musimy to przenieść jak najszybciej się da, żeby nikt nie zobaczył, co wstawiamy do tej stodoły. Otworzę bramę. Przywieźliśmy destylator do stodoły. Musimy go tylko wciągnąć na strych i gotowe. Posiadanie destylatora jest legalne w Karolinie Północnej, ale jeśli w jego pobliżu jest zacier, problem gotowy. Dlatego przewozimy destylator i zacier osobno. Czas go wyczyścić i rozstawić. Najpierw trzeba zrobić miejsce na środku i pozamiatać. Jedną z najważniejszych kwestii jest bezpieczeństwo tej stodoły. Musimy wszystko usunąć i zrobić porządek, zanim zaczniemy działać. Zawsze mówię, że się indyczysz, Mike. Kurz zbierał się w tej stodole przez 75 lat. Trzeba pozamiatać całe siano. Musimy zrobić wszystko, żeby uniknąć pożaru. Nie chcemy, żeby coś się zapaliło, więc oczyszczamy okolice destylatora. Zamiatamy pył i siano. Może być tutaj? To całkiem równe miejsce. Płyta cementowa zabezpieczy drewno przed ogniem. Wygląda świetnie. Cały żar odbije się od tej płyty, a ona się nie pali. Składa się z samego cementu. Ustawmy palnik. Pięknie. Bardzo miło znów mieć ten destylator w bimbrowni. Zwykle kojarzymy bimbrownię z lasem, ale my będziemy pędzić w tej stodole. Nie potrzebujemy źródła wody i możemy pędzić wszędzie z takim aparatem. Czas zamontować wężownice, to w nich skropli się alkohol. W tym sezonie nie idzie nam najlepiej. Ukradli nam destylator, co całkowicie nas zablokowało. Ale jeśli z darmowych wytłoków popłynie czysta szarlotka, to będzie dla nas przełom. Ostatnia laleczko. To będzie oznaczało kupę forsy w naszych kieszeniach. Złożyliśmy go do kupy i mamy szczęście, że znaleźliśmy takie miejsce. Martwię się tylko, jak bezpiecznie przywieźć tu zacier.